kiedy patrzę na ludzi, na aktorów w teatrze i jakby wsłuchuję się w to, co chcą mi powiedzieć, to jest zupełnie inne medium, jest zupełnie inaczej niż podczas oglądania serialu. Jednak przebywanie w teatrze ma taki właśnie bardziej osobisty charakter, ponieważ w książce jestem ja ze sobą, tak, ze swoją wyobraźnią. W serialu dzieli mnie tak naprawdę ta czwarta ściana i ekran monitora czy telewizora. A tutaj mam przed sobą autentycznego człowieka, który chce mi coś powiedzieć. Byłem ostatni raz zainteresowany tematyką i obsadą. Bardzo dobrze się bawiłem. Natomiast nie chodzę, ale nie chodzę. To nie jest tak, że nie chodzę z uwagi na pandemię, tylko nie chodzę z uwagi na to, że tych spektakli jest mało. Kiedy było ich dużo, to w nadmiarze spektakli byłem w stanie znaleźć coś dla siebie, a przede wszystkim byłem w stanie znaleźć miejsce. Kiedy jest ich mało, to nawet głupio jest mi się na nie wybierać, bo czuję się wtedy zachłannie. W związku z tym, że ludzie, którzy chodzą częściej, chodzą tam z pasji, ja chodzę tylko z ciekawości i nawet nie chcę im tego krzesła odbierać. Trochę ubolewam na tym, że z uwagi na koronawirusa, na pandemię, mam mniej okazji, żeby chodzić do teatru. Bo nie ukrywam, no jest trochę obawa. Staram się korzystać z jakichś innych metod kontaktu z teatrem, z taką formą wyższej kultury. Chociaż nie ukrywam, że jest to teraz trudniejsze. Po kilku miesiącach zaczynamy zdawać sobie sprawę, że pandemiczna codzienność na szczęście jest podobna do każdej innej rzeczywistości. Składa się z mnóstwa koniecznych do wykonania robót i mnóstwa koniecznych do załatwienia spraw. Nie pozwala to wszystko na zanurzenie się w ponurych myślach. Co będzie, jeśli? Po lockdownie wszystko stopniowo zaczęło być prawie tak jak kiedyś. Na odwrót niż w dżumie. Tam od negacji zarazu po horror prawdy, że istnieje, a w pandemii koronawirusa od horroru zagrożenia masowym zakażeniem po coraz bardziej manifestujące swoją obecność ruchy negacjonistyczne i demonstracje foliarzy. Pandemia to czas ciężkiej próby dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie takimi, które utrudniają akceptację zmian, a przede wszystkim ich zrozumienie. Na przykład osoby z autyzmem. Mają swoje przyzwyczajenia, trasy, miejsca, do których lubią zaglądać. Rutyna daje im poczucie bezpieczeństwa i pomaga zrozumieć często nieprzejrzystą dla nich rzeczywistość. A tu lockdown, nie można wychodzić, nie ma terapii, czyli w wielu przypadkach zajęć wypełniających dzień. Miejsca stale odwiedzane są zamknięte. Zupełnie nagła i totalna zmiana. Zagrożenie regresem, utratą nabytych z trudem umiejętności. Odzwyczajenie od szkoły, uczenie się nowej rzeczywistości. Sytuacja osób niepełnosprawnych okazuje się teraz być bardzo krucha. Co jeśli rodzice dziecka niepełnosprawnego zachorują, znajdą się w szpitalu, a dzieckiem nie będzie miał się kto zająć? Może jest jakieś ustawodawstwo, ale coś mi się wydaje, że takie z punktu widzenia biopolityki nieważna statystycznie kwestia nie znalazła miejsca w świadomości zdrowego społeczeństwa. Wiemy, że osoby z chorobami neurologicznymi są bardziej zagrożone. A autyzm i wiele niepełnosprawności intelektualnych ma podłoże neurologiczne. Nie ma dla nich planu B na nauczanie hybrydowe, na bezpieczną rehabilitację, terapię i naukę. Albo są w systemie, albo znikają w domu. Tym bardziej żal patrzeć na te sfery naszej aktywności, które najmocniej cierpią z powodu pandemii. Nie ma lockdownu, ale ludzi wzywa się do wychodzenia z domu, gdy jest to tylko konieczne. Mówi się o ratowaniu gospodarki, a przecież kultura to też gospodarka. Z czego mają żyć aktorzy teatrów, gdy mogą przyjąć na scenie mniej niż 50% publiczności? Czy państwo będzie w stanie wypłacać stypendia, podnosić dotacje? Tego też nie słyszymy w przekazach do mediów.
A to kwestia życia lub śmierci miejsc kultury. Czy stać nas na to, żeby w pandemii umierała żywa kultura? Życie kulturalne przenosi się do sieci, ale mediowane uczestnictwo w spektaklu teatralnym lub koncercie czy festiwalu literackim zdecydowanie nie rekompensuje straty bezpośredniego kontaktu z aktorem, autorem czy wykonawcą. Będąc na widowni, inaczej się koncentrujemy. Stajemy się częścią świata kreowanego przed nami na scenie. Obraz na ekranie monitora jest tylko obrazem. Uczestnictwo w domu nie różni się od oglądania serialu czy wiadomości. Najczęściej jest rozproszone. Wchodzą nam w drogę domowe drobiazgi, dzieci wymagające uwagi. Odchodzimy na chwilę lub po prostu mamy poczucie, że jesteśmy widzami jednego z wielu możliwych w tym momencie do wybrania obrazów. Oceniamy też inaczej. Zawsze jest pokusa, bo jesteśmy zajęci pracą, bo zawsze jest coś do zrobienia, co zalega, żeby oglądać i sprzątać, gotować, odpowiadać na maile z pracy, doganiać zadania z pracy zdalnej. Mediatyzacja pracy i rozrywki bardzo ułatwia uczestnictwo z jednej strony, ale z drugiej utrudnia pełne, skupione, świadome uczestnictwo. Teatr to bardzo fajna forma wyrazu, jedna z wielu, które mnie interesują. Charakteryzuje się w mojej głowie tym, że jest bardzo organicznym doświadczeniem. W przeciwieństwie do filmu, w którym uczestniczy dużo bardziej skomplikowana reżyseria i istnieje 300 sztuczek, którymi można utrzymać moją uwagę, nakierować ją na kogoś i tak dalej. Tak, teatr jest troszeczkę jak statyczne ujęcia w koreańskim kinie. Trwa to długo, siedzę w jednym miejscu, zamieniam się w obserwatora, co swoją drogą jest dużo bliższe rzeczywistości właśnie, dużo bardziej organiczne i przez to jest to dużo bardziej intymne doświadczenie niż pójście do kina.